wake up in the morning with someone new. I wanna do the things they say we shouldn't do. I wanna wake up in the morning. Moi drodzy, aby nam się żyło fajnie w nowym roku, to trzeba zlikwidować PIT, CIT, VAT, ZUS, PIS, PO, PSL, SLD i TVP. I wtedy będzie git. Czemu? Idź. Nie nagrywaj mnie teraz. Nagrywam cię. Nie nagrywaj mnie teraz. Nagrywam cię. Wchodzę i wiesz, słyszałam po opinię, a ona pewnie po mnie usiądzie. Wszyscy po imieniu mnie znają, po nazwisku mnie znają. Dokumentacji szukają bez zapytania, jak się nazywam. Proszę panią, to grubo. Mam zapasy piwnicy. Ewa mówi, jedną by chciała, muszę wziąć dwie. No jakbyś chciała mieć taniej, to musisz wziąć dwie. O to chodzi właśnie. O to chodzi. Byliśmy, moi drodzy, w jednym sklepie u nas i pani ekspedientka powiedziała, że nie nadążają cen zmieniać. Albo nie nadążają. No. Codziennie są inne ceny. Tylko ciekawe, czy tańsze, czy droższe są ceny. Pewnie droższe. Już jesteśmy w domku. Kupiliśmy między innymi takie mleczko do kawy lubimy. Z Gostyni. Gostynia czy z Gostynina? Nigdy nie wiem. W każdym razie jest gostyńskie, nie? Tak. To jest gostyńskie mleko. Który? Ten ja wybrałam. Ten. Miasto wybraliśmy. Miasto jest very good, ale to będzie słońce. To będzie słońce. Zobaczymy, co tu jest, a też miasto. Góry. Jeden starczy. Góry to Zakopane. Góry to do Zakopanego, jak pojedziemy. Zobacz, wszystkie miesiące są. Tak jest fajnie, że ten główny jest duży, a poprzedni i następny są to małe, jest, to lepsze. Kurde, to taki podgląd, nie? To jest lepiej. Piękna sprawa. Ty jesteś fajny, więc ty już nie... Ja mam fajny. Ty weź sobie dostałem od Mikołaja. Pomocy, a ty chcesz? Pomóc? Nie mam. Bo tak to kupowałem sobie, a tak to musiałem, a tak to dostałem. Taki to jest za mały. Ja mam nawet dwa, taki stojący. I taki książkowy. Tak? Książkowy to by miał sens. The next day. Siemanko, moi drodzy, mamy kolejny dzień. W tych dwóch blaszkach mieliśmy ciasto, w jednej był sernik, a w drugiej był Snickers. I to ciasto było chyba, nie wiem, z 10 dni mieliśmy jakoś od świąt i te. I ja jadłem sobie tego Snickersa, znaczy tego sernika. Tam jak ktoś przyszedł, to dostał też albo Snickersa, albo sernika. Już ciasta nie ma, już kurczę normalnie, już bo co dzień do kawki rano, czy tam nawet dwa razy się jadło ciasto i już mi kurczę tak obrzydło, a wczoraj zjadłem sobie, tak jak zwykle, zawsze, przeważnie kiedyś robiłem takie dwa tościki w tosterze, posmarowane masłem i dżemem i oczywiście do kawy. No tak. I to mi zasmakowało i teraz zaraz sobie też zrobię. I co wam jeszcze powiem? Powiem wam, że dzisiaj znowu będzie nudno, bo znowu nic nie będziemy robić. Co jeszcze? Co jeszcze bym wam mógł powiedzieć odnośnie na przykład tych... Teraz już normalnie nie mam koszulek takich fajnych, żeby ubrać, bo wszystkie są za duże, bo Ewa mi kupowała jak byłem większy, teraz jestem troszkę mniejszy, schudłem i muszę mieć dwa rozmiary zawsze. Muszę mieć rozmiar na dużą osobowość i rozmiar na małą osobowość. Tak, Ewka tam wstała wcześniej, Igor poszedł do szkoły. Jest godzina za 15:09 w ogóle. Więc trzeba robić kawkę już pomału. No, niektórzy mają rutynę jeżdżąc na Dominikanę, a inni mają rutynę, prawda, robiąc sobie kawkę
i siedząc z Ewą w domku opowiadać o różnych pierdołach. Stała nam się straszna rzecz. Właśnie nam wywaliło tutaj, nie wiem, albo jakieś przepięcie, kurczę, bo światło działało, piekarnik działał, lodówka chyba też działała, ale tak było włączone to, był toster włączony, zmywarka i czajnik. I nagle tutaj prąd się zgasił. I kurczę, kawa mi się nie dorobiła do końca, musiałem drugi raz robić i znowu przerywać, no ale to nic. Tak to bywa właśnie. Suszarka ma jedną ciekawą taką funkcję, że wystarczy wyjąć i normalnie złożyć i nie trzeba prasować. To jest właśnie to ułatwienie, a pogorszenie tego wszystkiego jest to, że niestety zżera prąd. No ale to żelazko też zżera prąd, nie? I do tego trzeba prasować, a tak to nie trzeba. Ja i tak co prawda nie prasuję, ale Ewa nie musi. Tu. With someone new. Jeszcze jedna ciekawa funkcja suszarki, to jest, już kiedyś mówiłem, jak macie słabo na przykład dogrzaną łazienkę, ta akurat jest dobrze dogrzana, bo mamy duży grzejnik, ale dodatkowo na przykład jak jest na dworze za ciepło, to tutaj jest tak średnio ciepło, jak jest zimno na dworze, to tutaj jest gorąco, ale suszarka bardzo, bardzo, bardzo wam powiem, dogrzewa taką łazienkę, ona jest dość duża, bo to jest chyba, nie wiem, 8 metrów kwadratowych czy 9. W każdym razie, albo w każdym razie, bardzo dogrzewa tą łazienkę. Także jak macie za słabo dogrzaną i sobie wrzucicie taką suszarkę, to będzie bardzo gorąco. Takie malutkie jajeczka Ewa rozbija do naleśników. Do naleśników. A wszystkie je rozbije. No pewnie, no co to takie? Takie małe. Ile by trzeba zjeść, żeby zrobić sobie jajecznicę? Wydaje mi się, że ze 4 by wystarczyły. Nie, normalnie jem 2-3, no to bez no boczku to z 3. Ja wszystkie wbiję do tych naleśników. No, wszystkie je wbiję i będą... Później zrobimy bitą śmietanę i frużelinę wiśniową, dzieci będą pijały z zachwytu. Oczywiście, że będą. Wystarczy trochę słodkiego i już wszyscy piją. To są przepiórcze, czy jakie tak. To są? To nie są kurzęcze. No, jajko, no, kurzęcze. Kurzęcze. Przepiórcze. Kiedyś nie było przepiórczych, były same kurzęcze. Takie małe, że normalnie trudno, żeby wypadły niektóre. No właśnie. To są, moi drodzy, naleśniki, ale ja chciałem jednego, a ty mi zrobiłaś dwa. To ja zjem drugiego. To ty zjesz drugiego? Dobra, to już zjem dwa. Jak tak? To już sobie zrobisz trzeciego, czwartego i dzieciom piątego, szóstego, siódmego, ósmego. Naleśniki są z frużeliną, z bitą śmietaną i z jajkami niekurzęczymi. Nie. A tu właśnie dokonuje się to dzieło. Naleśniki, frużelinka i bita śmietana, która robi całą robotę w zasadzie. No. No. Dzieci, wam powiem, będą w niebo wzięte, ponieważ to jest bardzo dobre. Ja już sprawdziłem i sprawdzę jeszcze raz. Ewa, nie ma tutaj pestek w tych liściach? Nie znalazłam tej pory. Może ci tam zdarzyć, bo wiesz, pestkowałam maszynką. A. Staram się, żeby nie było, ale... Póki co nie widzę, bo można by sobie zęba połamać na takiej pestce. Można ukruszyć ząb. Stwierdziłem, że do tego będzie dobra kawka.
i dlatego sobie zrobię. Ewa, ty też chcesz? Też chcę. Teraz po sowitym posiłku jedziemy w parę miejsc, żeby bo Donia coś tam sobie chce kupić, jeszcze podwiązkę czy coś na studniówkę, bo niedługo na studniówkę idzie i tak dalej. Ale kurczę, patrzę na nich, a one nie wychodzą, coś się grzebią. Igor jeszcze za niedługo skończy lekcje, i trzeba się pospieszyć. No tak. Widzicie mnie, moi drodzy. Dawno się nie widzieliśmy, ale to dlatego, że ja musiałam poleżeć trochę, bo mnie bardzo brzuch bolał. Musiałam odpocząć. Później zrobiłam te naleśniki, teraz jedziemy z Dominiką znaleźć podwiązkę. Bo jeszcze podwiązki nie ma i się dzisiaj przypomniało, a za... co? Dzisiaj jest wtorek, czwartek, studniówka. Musi mieć, nie? Sławuś otworzył nam bramę na pewno, chłopaczek. Dlaczego on czapki nie ma? Teraz go zapytam. Gdzie masz czapkę? Zimno, czapka została w domu. No, a zimno, nie? Zimno, jak nie wiem, dzisiaj jest. Idzie w ogóle jakiś ten... Czy to jest zima, czy może już lato? Nie, nie, wraca jakieś tam śnieżysko ma być. To przez Anglię wraca, a tam jest kawałek Morza Północnego i to może zepchnie to zimno z powrotem na Anglię i Anglia się zamrozi. Taką Donia sobie kupiła podwiązkę, a myślałem, że to takie są większe, takie jak... Nie chciała większej. A są? Mi się znaczy takie, było, takie szersze. Szersze, no właśnie. Taka podoba, ładna? Gicier? Ładna. Pikna. To jedziemy dalej. Pikna. Proszę to opakowanie wziąć. Chciałaś, to wyjeżdżaj. Nie, Sławek? Ja. Uważaj, nie widź pod auto. Ja zobaczę, czy zadziała super ten. Nigdy zadziałał ci, mi nigdy nie chce, słuchajcie, zadziałać. Ja już nawet do niego tak nie podchodzę. Do góry. Dobra, moi drodzy, w tym nowym roku postanowiliśmy zmienić nasze życie. To jest przez myłę, z myłę chyba kupione. I postanowiliśmy pić... Tutaj gora jest. Nie. Postanowiliśmy pić różnoraki alkohol. A to ma być? Herbs spray. Kto nam to włożył? Tata. Tata to włożył. Mogliśmy to do torby włożyć. Te budy. No to weź torbę wyciągnij. Bo później, wiesz, torbę zahaczysz sobie, tylko najpierw ją... Torby są. Zahacz sobie najpierw, bo później jej nie dźwigniesz, żeby zahaczyć, wiesz? Zahaczę. O, zahaczy, no to ja nie mam pytań. Wybrał jeszcze takie, o, balantajsy. Ten, ja to nie przepadam za takimi, wiecie, wynalazkami, za jakimiś winami też nie przepadam. Nie? Nie. Ja też nie, przecież to nie dla mnie jest. No właśnie. Ja jestem takim dobrym Samarytaninem. Kupuję to dla innych, żeby też mieli coś z życia. To jest tak, to jest alkohol, a to jest na kaca, żeby im... Mieli czym popić. Żeby mieli czym popić. Kurde, nie za dużo tego alkoholu. Ty się dobrze, ty się tak tam dobrze bawiłeś na tym jeszcze monopolu. To, jeszcze weźmiemy to, jeszcze tamto weźmiemy, jeszcze tamto. Jak dziecko w zabawkowym, normalnie. No, no, tak. Patrzcie, jaka fura jedzie. Żeby ten... No jedzie fura. Dodge zwykły tam fura. Dodge zwykły, jakby takim jeździł. Ja jeżdżę lepszą furą. No. Kur, żeby ino udźwignął ten samochód to wszystko. No, właśnie. Jak się poruszył, widziałaś samochód cały? A co to? Przecież to jest ciężar. Tata załaduje, ładnie wszystko. Ciężar konkretny. Podejrzewam, że większy niż jak jedziemy na wakacje. O, jak jedziemy na wakacje, też jest nieźle. No. Ta minisia odprowadza koszyczek. Oddać mi te 2 złote. Odda ci te 2 złote. No.
Dobra. A few moments later. Donia już ubrała się. Tak, tak będzie wyglądać. No koleżko, ja zjadłem dwa normalnie. Takie to jest dobre. Tylko pomału, pomału. Pomału. Bo następnym razem dostaniesz ziemniaka w mundurkach. On lubi ziemniaki. Buzię se wyczy, bo są od śmietany. Dobre to jest, dobre. Też się zajadałem. No i tak. No to może nie będzie tego jadła, co? Na pewno nie. Oczywiście pokażę wam jeszcze, bo Ewa poszła do sklepu. Mamy tyle kubków, że ledwo co nie wypadną wszystkie z tego. Ale proszę zobaczyć sobie. Ty się cieszy, że było tylko dwa, bo jakby było sześć, to wziąłeś. No sześć, dziesięć. Nie. Już bym wolał, żebyś wzięła właśnie sześć i mielibyśmy sześć kubków, a nie dwa z tego, dwa z tego, dwa z tego i jest... Ale ja lubię różne kubki, ja nie lubię jednego kubka. A ja lubię jednego kubka, nie resztę. No oczywiście. Kotusiu, to... Takie kubeczki, no ładne, no ale po co, jak my mamy pełno tych kubków, no. Po co? To się nogi nocą. No właśnie, pokaż. To jest takie ładne. A ty już jadłeś. To jest takie ładne, a ja już jadłem. To dam Doni teraz. No to, to się wyjaśniło wszystko. A my to piszmy to co piątą mamy? Jest pół do trzeciej. Nie, ja piłem kawę już, nie. A ja nie skończyłam, bo ja zawsze piję zimną. I teraz też masz zimną? Tak, teraz jest na stole, tak? Aha. O, to na jutro chyba. Już obiadło. Patrz, jeszcze ten drugi jest inny, no. Fajnie? No, kpiny to są jakieś. Bardzo ładne. Nie dość, że się różni wzorem, to jeszcze chyba wielkością, co? Ten sam. Ten sam wielkość, ale wzór jest różny. Fajny, nie? Nie jest fajny wcale. Nie jest fajny.